Hello, witam ponownie. Hello, hello. Dobra, idziemy spać. Ministerstwo Zdrowia troszczy się o obywateli. Wzmocniona ochrona na granic. Czy już nie wzywamy wszystkich od polio? Dobra, idziemy do pracy. 18 grudnia, 8.2. Zobaczmy, co nas tu czeka dzisiaj. Mamy czekać na tą dziewczynę. Jego na... Eliza się nazywał? Ryzyko epidemii jest zbyt duże. Wprowadzono nowy protokół. Wszyscy petenci muszą posiadać ważną kartę szczepień z wyszczególnionym ważnym szczepieniem przeciw polio. To wymaganie dotyczy naszych obywateli, cudzoziemców, dyplomatów i azylantów, czyli wszystkich. Zezwala się na przekroczenie granicy obywatelom Zjednoczonej Federacji pod warunkiem posiadania zaświadczeń. W dalszym ciągu konfiskujcie arystockie paszporty należące do mieszkańców Autanu. Dobra. Poszukiwalni złoczyńcy. Tu sobie damy to. Nie, nie będę tańczyć, lepiej nie. Ja się poruszam pokracznie. Tak, kolejny papierek do sprawdzania. O matko. Po prostu kogoś odwiedzam. Przypuszczam, że on ma wszystko dobrze, chociaż... Masz na polio 21... Aha, do 21. Niko Palmucci. Niech się okaże, że ma coś źle. Mi się nie chce tego wszystkiego sprawdzać. Siema, dziurawiec. Dobra, też masz kartę szczepień. Może najpierw ją sprawdzę. Beatrice Jokaw. Polio do 8. To jest data od? Nie ogarniam tej daty. Aha, szczepienie jest ważne 3 lata. Dobra, już ogarniam. Ty jesteś z Autanu? Nie. 167. A! Zepsuło mi się oświetlenie. nic nie widzę. Goddammit. 53 kilo? Nie masz 53 kilo. Rewizja osobista. Jak źle to wygląda? Nie, nie jest źle. No znów! Matko. czy ty coś masz na sobie? Nie. Znaczy, że przytyłaś po prostu. Dobra, później poprawię to moje oświetlenie. Wybaczcie, będzie ciemny odcinek. Znaczy, nie, chyba nie wygląda aż tak ciemny. Znaczy, na kamerce w sensie chodzi mi o to. Tak! Proszę. Wszystko dla ciebie. Mój kochany. Tęsknię za nim. No to idź już. Nie marnuj naszego czasu. Af. No dużo tej pani dawali do jedzenia. Okej. Nie, nie. Chodziło mi o kamerkę, bo mam tak ustawione oświetlenie, żeby ja była w miarę dobrze widoczna. No, ale mi się coś popsuło. Ale to potem poprawię. Co ty powiedziałeś? Przejeżdżam na 14 dni. A ty nie masz karty szczepień, mój drogi. Jak nie wiesz, co powiedzieć, to won wynocha i spadać na drzewo. Tam, gdzie twoje miejsce.
Ha, ha. Najpiękniejsza scena z gry. No, jest takie romantyczne. Dyplomata. Zerowe zasady. Nora Brynowska. Ale nie masz tego szczepienia na polio. No, na... Kurde pieczone! To mi tym bardziej. Won na drzewo. Ścianka w tej grze trochę przypomina ścianę przygodówki, którą teraz gram. A w jaką przygodówkę grasz? Przyjeżdżam z wizytą. Zostanę tu przez miesiąc. Dobra, to się zgadza. Czy ty jesteś przestępcą? Nie jesteś przestępcą. Masz Thomas Hajka. Jest i polio. 8-2. Dobra. To się chyba zgadza. 166 cm. Ale 78 kilo. Rewizja osobista. Damy od razu tu, na kontrabandę. No, dobry wieczór, Angie. W serii Blackwell, no tak. Pamiętam. Broni kontrabanda, won. Areszt, tak! Co to jest? Zaraz dostaniesz w główkę. A nie, dostałeś w główkę. Szkoda. Szkoda, szkoda. Hej, Rainy Days. Czy ty jesteś z Autanu? Jesteś z Autanu. Masz 80 kilo i 180 wzrostu. Szczepienie. Masz na polio. No dobra. Ty nie jesteś poszukiwana? Nie. Gdzie mój paszport? W tyłku, u murzyna. Idź stąd. Boże, jaka jestem wredna dzisiaj. Dzisiaj tak mnie rozpiera taka wredna energia. Dziadziuś! To nie jest dziadziuś? Nie! To jest niedobry pan na motocyklu! Nie! Zabił nam zielonego! Co? Nie! Tak, bo nasza teściowa jest teraz najważniejsza. Zabił nam zielonego. Czy ja muszę to powtarzać? Znaczy, no dobrze. Znaczy, nie wiem, czy... Nie pamiętam, czy miało to jakiś cel. Ci już niepotrzebne, bo romantyczną scenę widziałeś? Aha! Ej, ona dopiero co do niego przyjechała i on już nie żyje, nie? Ja pierdzielę. Nie lubię tak. Biedny Sergiu. Biedna dziewczyna. No, Angie, wszystko możliwe. Albo przez zbliżający się Halloween. Nie wiem. Dzisiaj Ania bezduszna urzędniczka w dodatku z bronią w ręku, ale biedny zielony, no. Nasz Sergiu. Ale nie wiem, czy jest sens, bo nie wiem, czy da się go uratować w ogóle. To znaczy, wydaje mi się, że powinno się dać, ale nie jestem pewna. Że przenoszą go na inne stanowisko i podziękuję za Elizę. U mnie nie pada śnieg. Bałty. Przynajmniej nie widziałam. Hmm.
No dobra, to nie będę powtarzać w takim razie. Bez leków. No jak w sumie nie ma to potem większego znaczenia, to... To już trudno. No ja myślę, że bym zdążyła, tylko ja się zapomniałam, że ma tylko... Jedna broń ma tylko trzy pociski. I po prostu za późno za tą drugą broń chwyciłam. Dobra, skoordynowane ataki na granicę. Nieznani napastnicy przechytrzyli strażników. Oh no. Ktoś tam do nas szedł. Chyba, czy nie? W celu podniesienia wydajności obsługi zgoda na wjazd oraz karta informacyjna zostały zastąpione przez pojedynczą zgodę na wstęp. Bogu dzięki. Cudzoziemcy muszą teraz przedstawić ważną zgodę na wstęp. Wczorajszy skoordynowany atak sprawił, że zwołano spotkanie kryzysowe. Przybędzie dziś ważny kolechiański negocjator, by przedyskutować problemy na granicy. W dalszym ciągu konfiskujcie arstockie paszporty należące do mieszkańców Autanu. Okej. Okay. Show must go on. Wreszcie jakieś minimalne ułatwienie. Aha, no tak w sumie. Minimalne. Zamierzam odwiedzić przyjaciół. Zostanę przez... O kurde! Ja cię kręcę, jak to teraz wygląda. Zgoda na wstęp. Dobra, pieczątka się zgadza. 85 kilo. 170 centymetrów. Odwiedziny 1 miesiąc. Polio. No, weź to. Dzisiaj przyjdzie Ezik, da ci questa, że musisz skonfiskować paszport tego dyplomaty. On przyjdzie jako siódmy podróżny, przepuść go, ale skonfiskuj mu paszport zaraz zanim przyjdzie facet z Ezika i dasz mu paszport, okej? Okay. Jeśli nie zapomnę, to... Aha. No dobra, no przykro mi. Codziennie jest inaczej, nie? Polio, różyczka. Gareth, wyszlak. To się zgadza. Czy mi się wydaje, że to jest jakieś inne? Nie. Ze Zjednoczonej Federacji. Corista City 84. Męska fryzura? What? 24 grudnia 74 kilo 174 centymetry. Okej. Okay. Chyba się zgadza. Matko, za dużo tego. Lepiej nie zapomnij, bo będziemy powtarzać tak jak z tą trucizną! Okej, okay, przyszedł Ezik. Wpuścić kolechiańskiego dyplomaty, lecz zabierze mu paszport. Agent Ezik przejmie jego tożsamość. Dobra. No jakoś nie wieszam tych odznaczeń, bo one mi zasłaniają po prostu potem te linijki do wysokości danej postaci i to mnie denerwuje. Rozdecki Freya. A czy ty nie powinnaś mieć jakiejś zgody na wjazd? Nie, ty nie masz, nie musisz. Kobieta wschodnie Grestin. Jesteś z Arstoczka.
Wschodnie Grestin 84 163 cm 45 kilo polio krowianka? What? Freja Radecki. Coś za dużo mi się tu zgadza, nie? Czuję się zagubiona. Czyli w tej grze... No, powiedziałam, że coś mi się... A, super, przestępca. Jak ja miałam ją rozpoznać z takiego beznadziejnego zdjęcia? Kielol. Niestety ta gra jest zła pod tym względem. Dobra. To ci zabieramy. 50 kilo, 168 centymetrów. Czy masz... na polio, masz na polio. O, cześć Frodo. Dobry wieczór. Pa, pa, dziurawiec. Matko, czemu masz tak dużo dokumentów? Zostanę tu kilka miesięcy. Dobra, 87 kilo. Czemu masz inne zdjęcie? Jesteś poszukiwany. Aaron Geber... okej, okay. Polio. Zdrowie, 83. 1 kwietnia, no. Nie wiem, już na wszelki wypadek sprawdzę. To się tak nie da sprawdzić nawet. Kolegia Zachodnie Grestin. Boże, już się tak gubię. Zachodnie Grestin. Coś jeszcze nie sprawdziłam? Nie mam bladego pojęcia, nie? Czuję się tak zagubiona w tych dokumentach, że ja pierniczę. Nazwisko. Oh my god. To nazwisko było takie beznadziejne. O, jesteś tym... Tym. Dobra, to ja muszę zachować ten paszport. I cię wpuścić. Mam nadzieję, że mogę to tu zostawić. Mogę, chyba. Nie wiem. Barbarzyńcy. Zanim długo zaczniemy dostawać tam kary. Cel waszej podróży. Przejeżdżam przez kilka dni. Dobra, dokumenty, zgoda na wstęp, się zgadza, mapa, import. Cun Keido, mężczyzna. Czy ty masz polio? Czemu masz takie dziwne daty? Szkoda, że nie mogę cię aresztować. Won! Jestem ciekaw, kto jeszcze przyjdzie do tego urzędu i jakie będą historie. No. Aha, ten paszport. Proszę. Jestem do niego bardzo podobny. Nie wiem. Muszę tylko zgolić włosy. Wszyscy musimy się poświęcać dla dobra sprawy. Tak, golenie wąsów to zdecydowanie poświęcenie. Starstoczkę i zakon. Teraz na pewno dostanę karę. A nie, nie dostałam kary. To ciekawe. Imigracja. Import.
Dobra, teraz możemy się na spokojnie zastanowić. Kierana Commons. Imigracja na zawsze. 63 kilo. Czy masz polio? Masz polio. Masz ten dziwny numerek paszportu. HFR. Coś tam, coś tam. Jesteś kobietą. Tu się chyba zgadza. Jeszcze sobie sprawdzimy to. To się zgadza. No dobra, to chyba jest okej. Chyba. Tak, bardzo podobnie. No nie? Wygląda na to, że wasza teściowa choruje i potrzebuje leków. Jej! A nie, dostałam karę. A, to widocznie tylko dwie można mieć. Źle. Wygląda na to, że... Aha, no... Boże, co ja robię? Kobieto, ogarnij się. Jedzenie. Nie potrzebujecie żarcia. Leków też nie. Dobra, mamy dużo oszczędności. Będziemy przejmować. Dobra, zagramy jeszcze tylko, mam nadzieję, szybko jeden dzień i kończymy. Kolechianie zwariowali. Dziwaczne zachowanie negocjatora przerywa rozmowy. No, rozrabialiśmy. Dobra. W odpowiedzi na ponowne ataki Ministerstwo Informacji postanowiło rozszerzyć program konfiskaty paszportów. Konfiskujcie wszystkie paszporty rdzennych arstoczkan. Matko, nie ma wyjątków. Nie konfiskujcie zagranicznych paszportów. Niech żyje arstoczka. Dobra. To lecimy. Lecimy na Szczecin. Papers, please. Tak, ty jesteś z arstoczki. 173 cm. Karta szczepień. Wasili Prorok. Gdzie mój paszport? No to na następnym live skończymy już papierki. No. Szybciutko. Wiesz, w sumie ciągnęło się to trochę, ale to dlatego, że live'y były samo w sumie dość rzadko ostatnio. Zjednoczona Federacja, tylko odwiedziny, dwa tygodnie. Diogene, Bakounine. Bakounine, Diogene. 84. Uibech, coś tam. Diogene Bakounine. Uibech, coś tam. To się zgadza chyba. Jesteś przestępcą? Nie. Jesteś z Korista City w Zjednoczonej Federacji. To się zgadza. Jesteś mężczyzną. 82 kilo. 83. No to chyba okej. Ciekawe, jakie będzie zakończenie. Może też wzruszające jak romans. No. Tutaj można mieć kilka zakończeń, przez to, że są takie akcje. Zostanę tu przez 30 dni. Ale... Ty masz coś innego w ogóle teraz. Teraz potrzebujemy zgody na wstęp. Sorry, ale teraz są inne przepisy. To upraszcza moją pracę. Gdzieś mam waszą pracę! No super! Spadaj. Spadaj na drzewo. Przyjeżdżam z wizytą. Pozostanę tu 8 tygodni.
Okej. Karta szczepień. Lorenna Eiffe. Okej. Mam wiele imion. A już myślałam, że będzie areszt. Może będzie areszt. No, faktycznie. Faktycznie masz wiele imion. Dobra. To chyba masz wszystko inne dobrze. Tak mi się wydaje. Let's go, to the flow. Dzień dobry. Dobrze, że nie macie pary w rękach. Przyjdźcie poćwiczyć. A miasto masy! Masa, siła, bary! Yeah! Za chudy? Słaby? Zmęczony? Nie, wschodni agresyjny. A może wachodco. Dobra, ale daj mi swój paszport jeszcze, mój drogi człowieku. Dobra, jesteś przestępcą? Nie. Dawid Holmsted. Jesteś z Arstoczki. Muszę ci zabrać paszport. Sorry, gościu. Dobra. Efekty gwarantowane. Masa to nasza specjalność. Batuszu zabrakło na w imieniu Adrianna. Miasto masy. Tylko odwiedziny. Kilka miesięcy. Dobra. Janel Solwicz. Solwicz Janel. Janel Solwicz. Cholera i polio. Lorndas z Obristanu. Lorndas. Się zgadza. 167 i 50 kilo. Niewielka głowa. Naprawdę. 83, 84. Kobieta. To chyba się zgadza. Szczerość, miasto masy. Za chudy, za słabe to jest chyba miejsce dla ludzi z kompleksami. No. O nie, przyjechała do pracy. Będę miała więcej sprawdzę. O nie! O nie. Czy ja mogę... A nie zdążyłam strzelić. Uśpij, zabij! Aha! Bo to są bronie na uśpienie i zabicie. Okej. Okay. Jeszcze nie wykończyliśmy teściowej. Matko, strasznie ten... strasznie żywotna. Tak, kabum. Wygląda na to, że wasza teściowa choruje. No coś ty. Ministerstwo Informacji skonfiskowało paszporty waszej rodziny. O nie! Dlaczego? Dlaczego mi skonfiskowali paszporty? Taki trochę spóźniony zapłon, no. Dobra. Jedzenie możemy im dać ewentualnie. Jak to teściowa, no. Dobra, i będziemy kończyć. O! Seryjny dzieciobójca uciekł z więzienia w Federacji. Simon Vance. Czy arstocki zabójca powróci do domu? Pewnie będziemy musieli na niego uważać. Aha, bo też jesteśmy z Arstoczki. No tak. Racja. Dobra, robimy 5-10 minut przerwy i przełączamy się na Asasyna, moi drodzy. Będziemy kończyć na razie z Papers, Please. Pewnie został nam jakiś, nie wiem, dzień, dwa może? I będziemy kończyć grę, ale to już kiedy indziej. No. I będziemy grali teraz w Hashashina, oczywiście dalej. W naszej drodze do Aleksandrii. Dobra. To. Widzimy się za 5-10 minut.